Czy pan wie, co to jest drillowiec? Grillowiec? Jestem liderem schodków. My nie robimy takiego czegoś. Najdziwniejsza rzecz tu na schodkach to jest, że każdy mówi, że karnik nie działa w Polsce. Takiego małego drillowca to jeszcze nie widziałem. Glocki na stories, to są prawdziwe czy na kulki? Tak? Na przykład to taki. Kurwa, nie, no ludzie. W Poznaniu mają galerię Poznania, gdzie dzieją się różne rzeczy z drillowcami, odcinają paluchy, coś tam ochroniarzowi dają w mordę i tak dalej. My mamy złote tarasy, spytam się ludzi, co sądzą o tej dramie poznańskiej. Spytam się też o najdziwniejsze rzeczy, jakie widzieli pod złotymi tarasami. Także zapraszam. Zwycięzcy poprzedniego konkursu wyświetlają się tutaj. Gratulacje, napiszcie do mnie na Insta. W dzisiejszym odcinku też do wygrania 2 razy Paysafe Card po 100 zł. Także komentarz, follow na Insta. I komentarz oczywiście ze swoim nickiem z IG. Będę sprawdzał, czy mnie followujecie. Zapraszam. Ty w ogóle kojarzysz aferę poznańską z drillowcami? Tak. Co ty o tym sądzisz? Jebać drillow... Czemu tak uważasz? No bo w sensie wiesz, tylko tych poznańskich, czy też warszawskich i ogólno? W sumie wiesz, jak się tak powiedzieć. Niektórzy spoko, niektórzy zjeby jebanie. Okay. No. Czyli zależy od człowieka. Tak. Co sądzicie o tej aferze? Stary, ja nie wiem. A ty jesteś z Poznania? Tu jestem z, wiesz, z Warszawy. Okej, dobra. Jestem z Warszawy. Czy ja wspieram Poznań, nie wspieram Poznania? Ale w sensie ich zachowań? Ich zachowań? Okej. Nie popieram. Czyli mówisz, że zhańbili się? Ja jestem liderem schodków. Okej. Jestem liderem schodków. My nie robimy takiego czegoś. Najdziwniejsza rzecz tu na schodkach to jest, że każdy mówi, że karnik nie działa w Polsce. A że działa? Że nie działa. A działa? Stary. Ile na tym można wyciągnąć? Stary, zależy, no 2-3 tysiące złotych dziennie. A mógłbyś mi tutaj coś dać? Z 200 zł? Nie mogę ci pokazać. A masz coś przy sobie, jakiś cash z kardingu? Nie mogę pokazać. Nie mogę. Weź pokaż, bo my to jak? Stary! A ja myślałem, że mi wyciągniesz tu ze 100 koła. Ile to jest? 600? Nie, no to jest, nie wiem, 1800. A, no dobra. No i słuchajcie, jesteśmy pod złotymi. No tutaj to wszystko można spotkać. Drillowców, emo, pokemony, furasy, rock'n'rollowcy, czarni, biali, żółci. Wszyscy są. Ładne kobiety, nie tylko. Poszukajmy tutaj jakichś ziomeczków. Powiedz mi, czy ty słyszałeś o aferze poznańskiej? Słyszałem. I co uważasz? Dobre zachowanie, złe? Myślę, że próbują bawić się w drillowcu ze schodków. A powiedz mi, czemu jest taka moda na drill? Od czego to zależy? Myślisz, że to przez te wszystkie TikToki? Myślę, że tak. A czemu nie mogą na przykład polować na takie osoby swojej wagi i tak dalej, tylko polują na słabszych? No bo są pizdami, na prosto. Nic innego. Czyli chcesz mi powiedzieć, że są, drillowcy są pizdami. Jak teraz złapiemy jakiegoś drillowca, to powiesz mu to w oczy? Mówię o tych z Poznania. A, z Poznania. To słuchaj, kupię ci bilet do Poznania, pojedziesz ze mną i im to powiesz. Dobra. Robimy to? Robimy. To jak będą dwie łapki, to robimy. Nie no, nie wiem. A ile? 100? 300 tysięcy. 300 tysięcy? A co, jestem Kubańczyk? Nie wiem. No dobra, to jak będzie 300 łapek, to lecimy. Ej, chodź na chwilę, kurde. Zobacz, takiego małego drillowca to jeszcze nie widziałem w Trafstarze. No, mama kupiła. A, za to, 10 koła. Za 10 koła spodnie. Tak, i telefon też, poko. Ty, a chciałbyś do Poznania pojechać? Mogę jechać, jak mnie zapraszają. Jak mnie zapraszają, ja mogę jechać. Wjeżdżasz sam w nich? Wjeżdżam sam, zim! A we dwójkę wjeżdżacie? A razem ponad 60 kilo. Tak. Jakieś najdziwne sytuacje pod złotymi? Koleżanka zaatakowana gazem pieprzowym po oczach. Przez kogo? Przez jakichś dresiarzy pijanych. Po czym przyjechała policja i dziewczyna tego typa go broniła i uciekli. O kurde, czyli to byli drillowcy? No. A ty co sądzisz o nich? Nie wiem, nie znam ich. Czemu? Ale dziwnie wygląda. A chciałabyś poznać? Nie wiem. A jaki styl według ciebie jest najlepszy? Pokemony. A ty jesteś Pokemonem? Czemu? Jeśli ja bym chciał być Pokemonem, to co bym musiał zrobić? Ubierać się na czarno i mieć kolorowe włosy. Czyli tylko kolorowe włosy muszę zmienić. Trzeba cię pofarbować na zielono. Zielony byłby najlepszy dla mnie? Tak. A różowy? Taki wiśniewski? Siemo. O, siemo. Co sądzisz o drillowcach? Jak będzie 10 tysięcy łapek, to farbuje się na czerwono albo zielono. Także łapkujcie. Najdroższa rzecz, jaką kupiłeś z tego kardingu. Traki. Traki 3900 na Farfetchu. O kurde. No, one są drogie. Może jakiś freestyle battle zrobimy? No dobra, to nie, ja nie będę freestyle'ował, ale ty możesz zafreestyle'ować coś. O linie. Trzy wersy. Czekaj, dobra. Nawika prosta. Pije lin, a on ma krzywego nosa. Wypłacam sobie klona. Dziwka leży rozwalona.
Fajny, fajny. To, dobra, czyli z rapu więcej będzie chyba niż z kartingu, co? No, chyba tak. Dobra, to jeszcze tylko mi powiedz, bo tutaj często właśnie furasy biegają, emosy. Stary, tam jest taka akcja, co tam się dzieje w ogóle. Gdzie oni są? No tam. Jak sam pójdziesz, nie? To tam są takie człowieki. Ale teraz nie, siedzą? Nie, stoją przed wejściem. Stary, jakieś ma kurde loczki, jakieś zielone tu z przodu, z tyłu, jakieś czarne, wejście. No właśnie mówiłem, że jak będzie 10 tysięcy łapek, to ja się farbuję na zielono, tak? Albo na czerwono. Ja też. Dobra, to wtedy tak, będziemy pierwszymi emosami, którzy robią karting. Dobra, robimy karting po prostu, stary, dobra. Dobra, a ty może coś widziałeś? Ty tak wyglądasz takiego, co widział tutaj jakieś dziwne rzeczy, kurwa. Tutaj? No. Biegłem za typem, kurwa, złomem, to pamiętam. Złomem? Złomem. Takim metalowym, fajnym łomem, on pamięta go. A czemu? Wkurwił mnie. A siedziałeś i co? Siedziałem i coś tam zaczął rzeć mordę do mnie. Nie wyjdziecie! I to no, wyjąłem łom i zacząłem za nim biec, no. Ale miałeś normalnie w spodniach łom? Nie, zwisiał mi po prostu ze spaska. Chciałbyś kogoś pozdrowić? Pozdrawiam mamę, z chęcią. Kogoś jeszcze, chłopaku z Poznania? Chłopaku z Poznania, przyjadę do was niedługo, kurwy jebane. I rozjebę wam wszystkim kurwą łeb. Za to, że kurwa się plujecie do młodszych. No dobra, no to jeszcze coś się ziomy. W razie czego jeszcze zapraszam schodki, teraz tu nie rządzi Malczak, tylko młody Matę. No dobra, to jak będą chcieli, no to przyjadą. A wy ze sprzętem czy na łapy? Bez sprzętu, jaki sprzęt? Czasami widzę takich, też obserwuję tutaj kilku drillowców. Oni kurde czasami stawiają jakieś glocki na stories. To są prawdziwe czy na kulki? Prawdziwe. Prawdziwe? Prawdziwe. O takim czymś mówisz? No, na przykład. No, prawdziwe, każdy tak? Na przykład o takim. Kurwa, nie, no ludzie. A tobie po co ten Glock? No, po prostu. W razie czego? Tak. Co sądzicie o aferze poznańskiej? Jebać drillowców, jebać Poznań. A w jakiejś tej galerii coś tak, takiego? Tak, galerii. No to Poznań. No. I co sądzicie w ogóle o ich zachowaniu? No, drillowcy i to jeszcze Poznań, jakby dosłownie... No, ale biją też ludzi z Poznania, czyli to jednak na plus wychodzi. No właśnie, widzisz. Czemu tak Poznania nie lubicie? Jesteście zagorzałymi kibicami Legii? A jak? To oczywiście. Wymienisz mi cały skład Legii? Nie. Aha, okej. Okay. Ja nie jebię Poznania, żeby nie było, żebyście tutaj nie przyjeżdżali z Centralnego i nie szukali. Dla mnie wszyscy są w porządku, wszystkich kocham. Słuchajcie, jesteśmy właśnie na schodkach teraz. Pokażę wam mniej więcej, jak to tutaj wygląda. W Poznaniu nie byłem, jeżeli mam tam przyjechać, to dajcie znać. Więc tak, z mojego doświadczenia, bo już trochę tu jestem, przybywam po mojej prawej, czyli po waszej lewej chyba, tu zawsze siedzą mniej więcej drillowcy. Siedzą sobie w krzaczkach tutaj, chillują bombę, planują jakieś kolejne ruchy. Natomiast po lewej, dosłownie nie wiem, 3-4 metry obok, to już spotykamy, jesteśmy na terenie emosów, rock'n'rollowców tak zwanych. I tutaj sobie podpierają zazwyczaj ten murek, też jarają jakieś sztuczki i tak dalej, kombinują. No i tu wiecie, jak ktoś się na kogoś źle spojrzy, no mówię, to jest 3-4 metry. Czyli siedzę sobie tutaj, patrzę tam i już drillowcy wtedy mają cię. Albo dostajesz plaskacza na łeb, żebyś tam nie patrzył, albo wjeżdżają w ciebie. Tam, gdzie jest taka zaokrąglona ławeczka, to tam siedzą największe świry. Ci, co mają największy poziom respektu tutaj na schodkach. No i tam już siedzą właśnie największe furasy i emosy. I oni zazwyczaj siedzą razem, no bo oni się nawzajem wspierają. I wtedy, jak ktoś z furasów gdzieś się spojrzy na drillowców, to już jest koniec. To już jest bitwa o złote tarasy. Także chcecie w ogóle przekonać się, jak to tutaj to wygląda. W zimę jest pizda mega, tu nikogo nie ma w zimę, ale w lato musicie to. To jest taka atrakcja warszawska nowa, także zapraszam. Aha. Czy pan wie, co to jest drillowiec? Definicja. Grillowiec? Drillowiec to są takie chłopaczki w dresikach i tak dalej. To kojarzy pan? Nie, nie. O kurde. W pana młodości, że tak powiem, jaki styl głównie panował na ulicach? Za moi tak zwani gitowcy w ogóle. Gitowcy? No, no. Czyli gici. Gici, tak. Czyli Denis Załęcki i tak dalej. Labryga, czyli tacy prawilniacy. Mam nadzieję, że pan nie był gitem, że teraz się nie dostanę sierpa. Dobra, dziękuję bardzo. Czy słyszałeś o aferze poznańskiej z drillowcami poznańskimi, że tam różne rzeczy się działy? Słyszałem. I co uważasz? No średnie zachowanie moim zdaniem, no nie najlepsze, powiem tak. A powiedz mi... Zaczepiasz takich ludzi średnio moim ale zdaniem. Ale uważasz, że oni są prawdziwymi drillowcami, bo najebają przed ochroniarza, który sobie dorabia, czy...
Czy to nie są jacyś prawdziwi gangsterzy? Mi się wydaje, że to nie są jacyś prawdziwi gangsterzy. Może tam chodzą w grupkach, czują się mocniej. A jakby taka grupka na ciebie napadła? Zależy ile by było. Ale w 6 po 60 kilo. Nie no, ja bym wjeżdżał. Co sądzisz o tym właśnie, że oni tak atakują w grupkach, że samemu się boją? Mówimy o Poznaniu. No, o Poznaniu. Byłem ostatnio w Poznaniu, widziałem jednego. Mówił, że jestem alternatywką i że jestem emo. I uważam, że nie pozdrawiam. Kurde, ej, co mu odpowiedziałeś? Powiedziałem, żeby pierdalał. Była bitka? Nie, nie było, uciekł. Najdziwniejsza rzecz, jaką widziałeś tutaj. Emosy tam z poschodków. Kurde, nie. Czemu ludzie właśnie takich nienawidzą? No ale to zobacz, jak oni się ubierają, stary. No zobacz. Czyli drill lepszy. No jakbym miał już wybrać, to tak, ale no... Mniejsze nie. Zło, drill. Mniejsze zło, tak. Słuchajcie, no łeb rozwalony, jakieś gloki, łomy. Już nie wiem, czy to jest Warszawa, czy jakiś Los Angeles, czy Grove Street. Dzięki za oglądanie, łapka w górę, subskrypcja, przypomniałem o konkursiku i widzimy się w następnym odcinku, a może następny odcinek będzie z ciepłej lokalizacji. Zobaczymy, jak to pójdzie. Pozdrawiam.